Rozdział drugi Na czortowym uroczysku nie działo się tymczasem nic takiego jak o tym szły wieści po okolicy. Ten olbrzymi rezerwat leśny, położony w rozlewisku Salatruka i Czarnej Bystrzycy, należał w istocie do możnej rodziny Gozdawów i jeżeli przedstawiał wartość użytkową, to chyba jako pierwszorzędny teren do polowania na grubego zwierza. Ale nawet polowań tutaj zaniechano, od kiedy na gozdawów spadło straszliwe nieszczęście w ich rodzinnym majątku, gozdawicach. Jednej nocy banda łotrzyków napadła w celach rabunkowych na cichy, spokojny dwór w gozdawicach. Nie poprzestając na rabunku, bandyci wymordowali całą rodzinę gozdawów. Samego właściciela skrępowano powrozami, postanawiając wywieźć go dla wymuszenia okupu. Cudownym zrządzeniem losu wyszedł z życiem także jego jednoroczny synek, Jacek. Jana Gozdawę uratował wierny sługa Jędrzej, spiwszy napastników na umór starym dworskim miodem, a dziecko ocaliła niania Justysia, powijawszy je w łachmany i przebierając w tę noc sądu za swoje. Nazajutrz napad się powtórzył. We dworze, pełnym żałoby, nikt jakoś nie pomyślał o możliwości powtórnego najścia. To też nie przygotowano się do żadnej obrony. I nie wiadomo, co by się stało z wczorajszymi niedobitkami, gdyby nie głupkowaty pastuch dworski, Pietrek. Widząc, co się dzieje, chłopak spuścił z łańcucha dwa dogi tybetańskie, matkę i syna. Były to olbrzymie wzrostem psy, straszliwe w natarciu, niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Gozdawa otrzymał je w upominku od kuzyna który wrócił przed rokiem z awanturniczej wyprawy naukowej w głąpazji. Zwietrzywszy obcych w obejściu, półdzikie Brytany wpadły w istny szał. Nie bacząc na ilość napastników, rzuciły się na nich na podobieństwo dwóch furii, obalając, gryząc, szarpiąc potężnymi kłami. Najroślejszy mężczyzna nie był w stanie oprzeć się iście niedźwiedzie i ścienie sile rozsiedzonych czworonogów. Wszak w swej tybetańskiej ojczyźnie potrafiły w dwu lub trzech pilnować całego osiedla i biada każdemu stworzeniu, co by się ośmieliło wtargnąć wbrew ich woli. Były w stanie obalić i zagryźć nawet dzikiego wołu, nie dopiero człowieka. Tak się stało i tutaj. Spora gromada ludzi, poniechawszy rabunku, rzuciła się na ich widok do ucieczki, broniąc się rozpaczliwie przed rozwścieczonymi bestiami. Słuka. Kilkakroć ranna przypłaciła swą odwagę życiem, ale trzyletni rozbój, szalejący jak płomień, wyszedł cało. Po owej katastrofie dziedzic gozdawicki dostał jakby obłędu. Zamknąwszy się w swym pokoju, nie chciał nikogo na oczy widzieć. Jeden tylko stary jędrzej miał prawo wejść do samotni pana, przynosząc jadło, inaczej byłby się gozdawa na śmierć zamorzył. Pocieszano go, perswadowano, cóż kiedy nawet ludzi nie poznawał. Z okropnego wstrząsu jakby mu się w głowie pomieszało. W ciągu doby włosy mu na śnieg pobielały, choć liczył dopiero czterdzieści lat życia. Ale jednego dnia Gozdawa coś postanowił, bo wstał wcześniej i zabrawszy owego awanturniczego kuzyna, który na wieści o wypadkach usadowił się na stałe w gozdawickim dworze, pojechał z nim do miasta. Tutaj sporządzono u rejenta kontrakt, mocą którego dziedzic wydzierżawiał za bezcen znaczne swe dobra krewniakowi. Tego samego dnia znikł z gozdawic, nie mogąc na nie patrzeć. Dokąd się wybrał, nikt nie wiedział. Zabrał syna, starą pannę Justysie, tudzież Jędrzeja i tak we czworo, nikomu się nie opowiadając, ruszyli gdzie oczy poniosą. Wzięto z sobą także wiernego psa. Gdzieś po drodze dopędził ich pastuch Pietrek, który się z nikim na folwarku nie przyjaźnił, z wyjątkiem rozboja. Widząc, że mu zabierają jedynego przyjaciela, chłopak, sierota bez ojca i matki, dopóty molestował jędrzeja, aż się stary rozkrochmalił i zgodził po namyśle zabrać go z sobą w nieznane. Gozdawa wiedział jednak, dokąd się wybiera. W poszukiwaniu ciszy i absolutnej samotności znalazł się jednego dnia w dobrze sobie znanej gajówce nad salatrukiem. Tutaj umyślił skryć się przed złymi ludźmi, co mu zrabowali szczęście całego życia. Majestatyczna przyroda, poszum prastarych drzew dziewiczych, knieja rozmodlona a uroczysta miały ukoić ból i zabliźnić rany. Dziki zwierz leśny był mniej straszny niż źli ludzie, jeśli mordował to Jeno dla zachowania własnego życia. Mordus zemsty lub na zapas nie uprawiał. Zaraz po przybyciu na miejsce, zwolnił i hojnie wynagrodził pobereźnika i sam tu zamieszkał. Gajówka, a zarazem domek myśliwski był możliwie wygodnie urządzony i od lat dobrze we wszystko zagospodarowany, gdyż rok rocznie zjeżdżano tu na wielkie łowy. Mimo to przezorny jędrzej nie omieszkał zarządzić, co należało. Dłuższy pobyt na takim odludziu wymagał stosownego przygotowania. Pomagała ochotnie wtajemniczona we wszystko niania, dziś znaczna osoba, bo kucharka i gospodyni ustronia, gdyż tak się nazywała gajówka w puszczy. Ciężko strapiony go gozdawa nie zajmował się niczym, zdawszy wszystko na barki wypróbowanego sługi. Więc nie wiedział nawet, że płajemy wzdłuż Bystrzycy szła w ślad za nimi spora karawana koni objuczonych sprzętem gospodarskim i znacznymi zapasami żywności. Było niepodobieństwem żyć samym jeno mięsem, jakiego miała dostarczać knieja. Zapobiegliwy sługa zakupił też kilka sztuk bydła rogatego i owiec, dla których znajdowało się w brud paszy po leśnych łąkach i polanach salatryckiego dominium. Jakoż w miesiąc później cicha. Dziewicza puszcza rozbrzmiewała nowym życiem. Na obszernym zrębie, oczyszczonym z karczunku i porosłym bujną trawą, urzędował pastuch Pietrek, baraszkując z przyjacielem rozbojem i hukając, czy trzeba, czy nie trzeba na bydło, jakby się znajdował na gozdawickich pastwiskach. Na dobrą sprawę pastuch nie był tutaj potrzebny, a w każdym razie nie do pilnowania dobytku. Na polane wchodziło się poszarpanym miarem wzdłuż potoka. A wychodziło stromo pod górę skalistym wąwozem. Na prawo i lewo stała nieprzenikniona ściana borów, porastających wyniosłości, śmiało strzelające. Nie zachodziła tedy obawa, by zwierzęta mogły się gdziekolwiek oddalić lub wpaść w szkodę. Ale Pietrek pasł z przyzwyczajenia, zwłaszcza, że nic innego nie umiał. W owej leśnej samotni gozdawa poczuł się od razu dobrze i zaczął przychodzić do siebie. Monotonne modły, odprawiane codziennie przez sędziwe wiekiem świerki, działały kojąco na duszę i powoli, lecz pewnie, przywracały fizyczne zdrowie. W towarzystwie ulubionego psa zapuszczał się śmiało w niedostępne mateczniki, płosząc z legowiska zdziwionego niedźwiedzia, jelenia, wilka lub tygrysa karpackiego, rysia. Jako zawołany myśliwy polował z zamiłowaniem, zabijając nie więcej niż tego wymagały potrzeby gospodarstwa. Jednych tylko ludzi bał się panicznie. Na szczęście nikt tutaj nie zachodził dzięki legendzie, jaką osnuto o tej części puszczy. Gozdawa ani się nie domyślał, że owe fantastyczne opowieści o strachach i topielicach szerzył i zręcznie pocycał między ludem stary Jędrzej, który dwa razy w roku wybierał się po prowiant do dalekiego miasta. Wyjeżdżając na jedynym hucułku, Jaki się znajdował w gospodarstwie, lub wracając, stary spryciarz nie omieszkał stykać się z gazdami i pastuchami z pobliskich okolic, opowiadając niby w sekrecie i z miną bardzo tajemniczą, przedziwne historie o czortowym uroczysku i stojącej tam u gajówce. On to wymyślił samobójczą śmierć pobereźnika i legendy o łychu. W tak bezwzględnym spokoju upłynęły cztery lata, gdy wtem zaszło wydarzenie którego skutki miały długo zaprzątać umysły mieszkańców osiedla. Któregoś dnia pod wieczór go zdawa, wracając z rozbojem ze zwyczajnej myśliwskiej wycieczki, natknął się niespodziewanie na starego Hucuła. Wypadek był bądź co bądź niezwykły i świadczył o tym, że mimo złej sławy, jakiej zażywało salatruckie dominium, znalazł się śmiałek, który tu wtargnął. Odprawiwszy groźnie gazdę, którego rozbój nie omieszkał na ziemię powalić, go zdawa wracał do domu poruszony, gdy uwagę jego zwróciły tropy niedźwiedzie na grząskiej polanie i świeże ślady krwi. Nie ulegało wątpliwości, że Misia postrzelił ów napotkany po drodze człowiek, zwłaszcza, że widział u niego starą, co prawda, ale zdatną do użytku strzelbę. Pies zainteresował się również krwią i zniżywszy pysk ku ziemi, przepadł w pobliskim gąszczu skąd dało się niebawem słyszeć gwałtowne basowe ujadanie. Uszedłszy kilkadziesiąt kroków, myśliwy stanął jak urzeczony. Rozsiedzony dokop szczekiwał za jadle jeden ze świerków, wachlując z podniecenia kudłatym ogonem. Obok leżało nieruchomo potężne cielsko bury i niedźwiedzicy. Gozdawa, jako doświadczony myśliwy, zorientował się na poczekaniu w sytuacji. Postrzelony przez hucuła zwierz leżał bez ducha, za to na drzewo schronił się przed psem prawdopodobnie mały niedźwiadek. Świadczyło o tym zachowanie się doga, który nie zwracając uwagi na martwe ciało starej, przystanął na tylnych łapach, sparł się o pień całą wysokością wzrostu i grzmiał, aż się po rozlegało. Myśliwy ze strzelbą gotową do strzału zbliżył się do tajemniczego świerka. Poszukał oczyma i natychmiast broń opuścił. Uczepiony oburącz wysoko u dnia, patrzył na niego z okropnym przestrachem mały kudłaty kłębuszek. Był to niedźwiadek mogący liczyć nie więcej jak trzy lub cztery miesiące. W małych, bystrych ślepkach czaiły się spryt trwoga i rozbrajająca naiwność. Na widok człowieka i psa kłębuszek najeżył sierść i mruczał jak kot, starając się wydać głos możliwie najgroźniejszy. Gozdawa zaśmiał się po raz pierwszy od kilku lat. Przyszły król Boru miał w sobie tyle rozbrajającego komizmu, że nie sposób było patrzeć na nią obojętnie. Malec, pozbawiony matczynej opieki, musiałby zginąć w puszczy. Należało go zastrzelić albo ułatwić mu życie przynajmniej w pierwszych miesiącach. Myśliwy był daleki od chęci zabicia. Postanowił szczeniaka pochwycić i, jeśli to możliwe, oswoić. Słyszał nieraz z opowiadania, że niedźwiedź daje się łatwo obłaskawić i chodzi potem za człowiekiem jak pies. Ułożony mi się mógł oddać nie mniejsze usługi samotnemu gospodarstwu niż najtęższy brytan. Zresztą trafiała się rzadka okazja urozmaicenia w swoisty sposób monotonnego życia w ustroniu. Przykazawszy rozbojowi pilnować. Gozdawa ruszył żwawo wokół pobliskiemu domowi, przywołując już z daleka kogoś osiedla. Pierwszy nadbiegł pastuch, który siedział na skraju lasu i kręcił zły kafujarkę. jarkę. Jemu tedy polecił dziedzic przynieść czym prędzej płachtę i sprowadzić do pomocy także jędrzeja. Sam zaś wrócił śpiesznie pod drzewo, gdzie piesarz ochrypł od bezustannego nasiadania. Rozbój używał sobie w szczekaniu, co się zowie. Wszak nawet jemu trafiała się rzadko taka uciecha. Niebawem rozpoczęła się najpocieszniejsza w świecie nagonka. Pietrek, dla którego nie było nowiną wspiąć się na najwyższy wierzchołek, wdrapał się na drzewo ze zwinnością kota i trzymając weretę w zębach, szykował się do usapienia niedźwiadka. Ale misio miał się dobrze na baczności. Pomrukując coraz groźniej i jeżąc kudły, uchodził wyżej i wyżej. Aż kiedy zmiarkował, że dwunogi wróg posuwa się za nim tą samą drogą, jakby tknięty intuicją skręcił na cienką boczną gałąź i tu zawisł na czterech łapach grzbietem na dół. Tej sztuki pastuch dokazać nie potrafił, choć umiał niejednemu ptakowi gniazdo podebrać. Sytuacja stała się beznadziejna. Pietrek hukał, trzepał rękami i straszył jak umiał, ale uparty niedźwiadek, nie widząc wyjścia. Trzymał się kurczowo gałęzi i chuształ na samym jej końcu, rozkoszując się mimo strachu dopiero co odkrytą zabawą. Zdawało się, że mały miś, zakpiwszy z ludzi, umknie z ich rąk, zwłaszcza że już zapadał zmierzch. Ale pastuch, choć gapa i w robocie nie do rajda, wnet znalazł sposób na spryciarza. Zakrzyknąwszy na stojących w dole, żeby dobrze uważali, Wydobył z kieszeni wyostrzony jak brzytwa kozik cyganek i położywszy się brzuchem na gałęzi, jął ją podcinać. Stojący pod drzewem zobaczyli w pewnej chwili, jak gałąź, na której siedział uciekinier. Przechyliła się, zatrzeszczała i spadła, a wraz z nią, odbijając się od chojarów niby piłka, zlatywał mały kudłacz. Zanim się pozbierał i po karkołomnej podróży oprzytomniał, już mu zarzucono na łeb szmatę pozbawiając go wzroku i paraliżując ruchy. Mimo to bronił się rozpaczliwie. Wrzeszcząc, jak młody, rozsiedzony psiak, darł płachtę pazurami, gryzł, gdzie dopadł i rzucał się jak sprężyna. Gozdawa z Jędrzejem niemało się namęczyli, zanim powiązali jako tako końce werety, uniemożliwiając tym sposobem więźniowi ucieczkę. Przy tej robocie rozbojowi przychodziła nieraz ochota popisać się swymi potężnymi kłami. Wciąż krążył i nacierał prawdziwie zgorszony, że go energicznie mitygowano, nie chcąc takiej pomocy. Ruszono spiesznie ku domowi, rezygnując chwilowo z obielenia zabitej niedźwiedzicy. Czynność tę odłożono do jutra. Na dzisiaj było dość trudu z pochwyceniem niesfornego malca, który w swoim płóciennym hamaku wyprawiał takie brewerie, że dla uniknięcia pogryzienia niesiono zawiniątko na końcu patyka. Już po drodze obmyślano dla jeńca nazwisko. Co do tego były różne propozycje. Ostatecznie zadecydował sam pan. Niedźwiadek miał się wołać Turul, bo jego zabita matka była sama jak tur wielka. Od tej chwili bezimienny mieszkaniec kniei przeszedł do rejestru istot o ustalonej metryce i nazwisku.